Make a decision in advance that you will never give up. Podejmij decyzję, że nigdy nie zrezygnujesz. This is the most important quality of all in MLM. To jest najważniejsza ze wszystkich cech potrzebnych w MLM-ie. Because there's always 100 reasons for quitting. Zawsze jest 100 powodów, żeby zrezygnować. There's always 100 problems that you have to overcome. Zawsze są setki problemów, którymi musimy sobie radzić. I was speaking to a self-made millionaire not long ago. Nie tak dawno temu rozmawiałem z milionerem, który sam doszedł do swojego majątku. He's from Poland and he immigrated to Canada many years ago. Jest to człowiek, który urodził się w Polsce i wiele lat temu wyemigrował do Kanady. The first job he got was working on a farm. Pierwsza praca, którą wykonywał, to była praca na farmie. And today he's worth many millions of dollars. Dzisiaj jego majątek wynosi wiele milionów dolarów. And I said, what do you think is the reason for your success? Zapytałem się go, jak sądzisz, dlaczego osiągnąłeś sukces? And he was very clear. I on bardzo jasno potrafił odpowiedzieć. He said, the reason I'm successful is because I never gave up. Powiedział, odniosłem sukces, dlatego że nigdy nie rezygnowałem. I never thought about quitting. Nigdy nie myślałem o tym, żeby zrezygnować. And the more successful people I talk to, the more I hear the same reason. I im więcej rozmawiam z ludźmi sukcesu, tym częściej to słyszę. People succeed because they never quit. Ludzie odnoszą sukces, dlatego że nigdy nie rezygnują. Now I learned this amazing fact many years ago. Wiele lat temu dowiedziałem się o tej niesamowitej rzeczy. Just like, for example, you can pre-program your clock to act as an alarm clock. Na przykład możesz korzystać z komórki tak jak z budzika. You put it in and it will go off like an alarm clock and wake you up. Naciskasz odpowiednie przyciski i komórka budzi cię rano. Tak you can pre-program your brain. W ten sam sposób możesz zaprogramować swój umysł. To never quit. Żeby nigdy nie rezygnować. And the way you do it is very simple. Robisz to w bardzo prosty sposób. You say to yourself, mówisz do siebie, I am going to have many disappointments and failures on the way to my goal. Czeka mnie wiele zawodów i porażek na drodze do sukcesu. But no matter what happens, I will never give up. Ale niezależnie od tego, co się wydarzy, nigdy nie zrezygnuję. I will never give up. Nigdy nie zrezygnuję. Then, when you have the disappointments and failures, your alarm goes off. Następnie, kiedy pojawiają ding, się ding, ding, te ding, 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 ding. Porażki, kiedy pojawiają się te niepowodzenia, uruchamia się twój budzik. Ding, 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 ding. And your brain reminds you, you never give up. I umysł przypomina ci, masz nigdy nie rezygnować. Confucius wrote that success comes from rising again every time you fall. Sukces bierze się stąd, że powstajesz po każdym upadku. Winston Churchill said that success is going from failure to failure with no loss of enthusiasm. Winston Churchill powiedział, że sukces polega na przechodzeniu od upadku do porażki bez utraty entuzjazmu. So when you decide in advance that you will never quit, when the failure comes, you automatically bounce back. Jeżeli zawczasu zaprogramujesz swój umysł, że nie zrezygnujesz, to wtedy, kiedy pojawia się niepowodzenie, twój umysł automatycznie stawia cię do pionu. So say these words. A więc powtórzcie teraz. I never give up. Nigdy nie rezygnuję. Powiedzcie, nigdy nie rezygnuję. You say, I am unstoppable. Nie można mnie powstrzymać. Powtórzcie, nie można mnie powstrzymać. And so whenever you have a problem, you say, wait a minute, I never give up. Za każdym razem, kiedy przeżywasz niepowodzenie, powiedz, nie można mnie powstrzymać. I am unstoppable. Nic mnie nie powstrzyma. When people talk about you, kiedy ludzie rozmawiają o tobie, they say, I know one thing about him. Wiem coś o nim. He never gives up. On nigdy nie rezygnuje. I know one thing about her. Wiem coś o tobie. She never gives up. Ona nigdy nie rezygnuje. That's what you want people to say about you. Chcemy, żeby ludzie tak o nas mówili. And if people say that about you, your success is guaranteed. Jeżeli ludzie będą tak o tobie mówić, to twój sukces jest gwarantowany. Because there's only one person in the world who can stop you. Ponieważ jest tylko jedna osoba na świecie, która może cię powstrzymać. Who is that? Kto jest tą osobą? It's always yourself. Zawsze ty. If you decide not to stop, nothing can stop you. Jeżeli ty zdecydujesz, że się nie powstrzymasz, nic cię nie powstrzyma. So now here are 7 steps to goal setting. 7 celów ustalania, 7 kroków ustalania celów. Number one, decide exactly what you want. Punkt pierwszy. Zdecyduj dokładnie, czego chcesz.
Most people don't know what they want. Większość ludzi nie wie, czego chce. So be specific. A więc konkretnie to sformułuj. Einstein said that if you cannot tell your goal to another child and have the child understand your goal, then you probably don't understand it yourself. Jeżeli nie możesz powiedzieć swojego celu małemu dziecku tak, żeby ono je zrozumiało, to prawdopodobnie sam tego celu nie rozumiesz. Don't say I want to make a lot of money. Nie mów chcę zarabiać dużo pieniędzy. Be very specific about the amount of money you want to make. Konkretnie ile chcesz zarabiać? Don't say I want to lose weight. Nie mów chcę schudnąć. Be specific about the number of kilos you want to lose. Konkretnie ile kilogramów chcesz schudnąć? Don't say I want a new car or a new house. Be specific. Nie mów chcę mieć nowy samochód albo nowy dom, tylko konkretnie. A child should be able to tell you if you've achieved your goal. Dziecko powinno być w stanie powiedzieć ci, czy udało ci się osiągnąć cel, czy nie. Because your goal is so clear. Z tego powodu, że twój cel jest tak jasno sformułowany. Number two, write it down. Punkt drugi, zapisz to. A goal that is not in writing is not a goal. Cel, który nie jest zapisany, nie jest celem. It's just a wish. Jest to po prostu życzenie. And number three, set a deadline. Punkt trzeci, ustal termin realizacji. I always say, I achieve this goal by this date. Zawsze ja robię to w ten sposób, mówię, osiągnę ten cel do tego i tego dnia. I lose this number of kilos by this date. Schudnę tyle i tyle kilogramów do tego i tego dnia. I earn this amount of money by this date. Będę zarabiał tyle i tyle do tego dnia. Remember, your brain loves a deadline. Dlatego, że twój umysł bardzo lubi mieć do czynienia z terminami. Number four, make a list of everything that you will have to do to achieve the goal. Punkt czwarty, napisz listę wszystkiego, co będziesz musiał zrobić, aby osiągnąć cel. Number five, organize the list by sequence and priority. Punkt piąty, ułóż listę według kolejności i priorytetów. Here is a discovery in time management. Powiem wam o pewnym odkryciu dotyczącym zarządzania czasem. Every minute spent in planning saves 10 minutes in getting the job done. Każda minuta poświęcona na planowanie i zarządzanie czasem zaoszczędza 10 minut w wykonaniu tej pracy. After the D-Day landing in World War II. Po lądowaniu aliantów w Normandii w czasie II wojny światowej. They had done 2 years of planning. To lądowanie nastąpiło po 2 latach planowania. And Eisenhower was asked, how important was the plan? Zapytano generała Eisenhowera, jak istotny był plan. Because the plan fell apart as soon as the landing began. Ponieważ ten plan rozpadł się, jak tylko lądowanie miało miejsce. He said the plan was unimportant, but the planning was everything. I Eisenhower odpowiedział, plan był nieważny, natomiast nie można przecenić wagi planowania. Writing down every detail helps you to think with greater clarity. Dlatego, że zapisanie sobie wszystkiego w szczegółowy sposób pomaga ci myśleć w sposób bardziej szczegółowy. And make decisions. Podejmować decyzje. And be prepared for unexpected changes. I być przygotowanym na niespodziewane zmiany.